Melduję się. Kurde, dzisiaj mam zamiar zrobić około 60 km. O ile mnie wiatr nie pokona, bo dzisiaj to chyba wieje gorzej niż wczoraj. Tak się strasznie jedzie, że normalnie czasami jak dmuchnie, to aż mnie znosi na bok. No a na razie przyjechałem chyba niecałe 10 km. No nie wiem, zobaczymy. Na razie jadę. Jak się uda, to dojadę. Jeżeli nie, to się wrócę. Także na razie. Tak, kurka, wiesz, nawet z górki ledwo to się jedzie. Ja pierdziel. No masakra dzisiaj. Ale kto wie, czy to dzisiaj nie ostatni taki ładny dzień, bo coś mówimy o deszczach. Niebo w ogóle wiesz, takie się dziwne robi. Trzeba korzystać. Szkoda w domu siedzieć. I tradycyjnie jadę sobie przez wieś. Jakoś tu się zawsze lepiej jeździ. Jakoś tak mniej wieje. Jednak robię zmianę planów, bo normalnie masakra dzisiaj. Dojeżdżam do Chełmna, czy praktycznie jestem w Chełmie. Także jeszcze jedynie spróbuję dojechać do Dąbia. A w Dąbiu chyba się puszczę w stronę Grabiny. Fajny asfalt jest. A dzisiaj sobie ten Grabów odpuszczę. Będę jechać do Grabowa. Z Grabowa do Bezsiekier. Ale gdzie to tam? Wczoraj to był wiatr, dzisiaj to jest wichura. Także tak właśnie uczynię. Jestem właśnie w Dąbiu nad Nerem. I są tu właśnie malowane. Namalowane co? Przed chwilą pamiętam. A, murale, o! Jeszcze drugi mural właśnie. Czad. A ja jadę odwiedzić znajomego. I potem na Grabinę. Nie jadę do Grabowa. Wiatr mnie pokonał. No, byłem znajomego, chwilę pogadaliśmy. I śmigam teraz właśnie sobie w stronę Grabiny. Potem dojadę do Chełma i pomyślę co dalej. Najważniejsze, żeby tak nie wiało. I już. Taki jeszcze krótki przystanek po drodze. Kamień sobie stoi i jadę dalej. Jadę w stronę Grabiny. No. Teraz jest fajnie z wiatrem. Teraz też będę się kierował w lewo. By było z wiatrem, bo w prawo nie za bardzo. Ja. Widzę wiatr, po
pogoda jest zajebista. Właśnie sprawdzałem, ja miałem jechać na Umień, ale nie, jadę do Chełmna. Chociaż to jakoś tak wieje coś dziwnie. Ale chyba mniej niż w stronę Umienia. No, może i tak. I nic nie mogę wymyśleć. I chyba pojadę prosto do domu. Nic, to jadę prosto do domu, bo czuję głód. Akurat zajadę na obiad. Wystarczy na dzisiaj. Miało być więcej, no ale niestety przegrałem walkę z wiatrem. Tak bywa. Także żegnam się z wami z tego malowniczego miejsca i do następnego razu. Oby bez wiatru.